Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o tym, że nasz generał Granatnikow, czyli Jarosław Szymczyk, 14 grudnia 2022 roku, podczas kiedy ustawiał głośnik, jak twierdził, teraz zobaczyliśmy zdjęcia, które Państwo oglądacie na tej miniaturze. Te zdjęcia pokazują, że trudno było to pomylić z głośnikiem. Krótko mówiąc, razem z generałem Granatnikowym był tam Maciej Wąsik. Myśmy wiedzieli od początku, że tam jest szycha z PiS-u, ale zajęło nam wiele miesięcy ustalenie, kto to jest, bo rzeczywiście im się udało pozamykać ludziom buzię. Natomiast jak już ustaliliśmy, no to nam potwierdzono. Ponad tydzień temu wysłaliśmy pytania do Macieja Wąsika na pana Żaryna. Oczywiście standardowo pan Żaryn nie udzielił odpowiedzi. Wysłaliśmy też pytania do tego o towarzystwo, w którym się znajdował, do pana Jarosława Szymczyka, komendanta głównego policji. Oczywiście standardowo nam nie odpowiedział. No i wysłaliśmy do prokuratury, która prowadzi śledztwo, prokuratury regionalnej w Warszawie. Czy słuchała pana Wąsika w tej sprawie? A jeżeli nie, to dlaczego? I teraz pytanie jest tak. Wiecie państwo, to jest ciekawe, ponieważ wiele osób mówi, że oni się nie lubią. Natomiast to jest ten dobry moment. Tutaj Tomek pobawił się w aranżera tego występu, żebym przypomniał wierszyk, który nam wtedy podesłali, drodzy państwo, policjanci. Jest to przykład poezji zaangażowanej. Zresztą możemy dokonać takiegoś, nie wiem, analizy tego wiersza, bo tutaj jest, mamy podmiot liryczny, mamy akcję. No zresztą państwo posłuchajcie. 8 rano. Ptaszek śpiewa. Cała wawa jeszcze ziewa. Mgła za oknem. Wiatr wieje, lecz w budynku coś się dzieje. Wchodzi nagle, niespodzianie, gość, co chyba niósł śniadanie. I spokojnym, pewnym krokiem korytarzem idzie bokiem. Wszak nie mieści się on w całym, co on niesie. Nie widziałem. Prokurator mi nie wierzy, lecz wyrzutnia w chuja mierzy. Minął szybko sekretariat, myślę sobie, kurwa, wariat. Albo wielkie ma on plecy, wszak granatnik wniósł dla hecy. Nagle śmiechy, nagle chichy i rozmowy te ucichły. Nagle krzyki, ja nie zrobię, to pokażę kurwa tobie. Prokurator marszczy czoło, mów człowieku, bo wesoło. Się już robi i ja widzę, że impreza w innej lidze. No to mówię, jaśnie panie, jak to jebło niesłychanie, jak to w kibę wyjebało, wojna, myślę, to jest mało. Ziemia nagle mi zadrżała, międzynogia ukazała, na dwa piętra wielka dziura, na podłodze leży rura. Ta, co generał nią celował, jednak się nie pateczkował. Naśmiewały się majory, Jarek leży, chyba chory, Jarek, czyli Jarosław Szymczyk. I za uszy rękę łapie, gościu drugi harczy chrapie. Japa w kiblu jak na wrota, taka była ranna psota. Lecz generał wstaje przecie, patrzy na mnie, chuja wiecie. Jakby pały was pytały, to prezenty wyjebały. Szanowni państwo, dramaturgia... Przypominam, że to było chyba w 2 dni po tym incydencie. Jakoś nam... Chyba nawet w jeden. Następnego dnia. Tak, drodzy państwo, jest to przykład poezji zaangażowanej, stanowiącej bez wątpienia dowód w sprawie, pokazujący prawdziwe motywy działania organów policji w wymierzonej sprawie. Natomiast wszyscy byli zszokowani, jak żeśmy przychodzili z informacją i weryfikowaliśmy, czy Maciej Wąsik tam był. No bo oni mówili, że oni się nie lubią z komendantem, więc uznano, że to była po prostu normalna odprawa, podczas której po prostu... Był wybuch przyjaźni taki wtedy. To jest... Znaczy wiecie państwo, to jest bardzo dobre pytanie. Co tam się tak naprawdę wydarzyło? Bo koncepcji jest kilka. Było tam trochę alkoholu.
takich opakowań po alkoholu. Więc były pierwsze trochę. No, pierwsze koncepcje były takie, że... Małe wesele, Jany. No właśnie, no, pierwsze koncepcje były takie, że się po prostu sprawy wymknęły spod kontroli. No ale powiem Państwu tak, kto z nas nie pił na komendzie alkoholu albo w prokuraturze, to niech pierwszy rzuci kamieniem. No, to jest takie rzeczy się po prostu zdarzają. No, tylko, że nie każdy po tym alkoholu dostaje małpi rozumu. Natomiast ja powiem Państwu, dla mnie jest szokujące, że takie typu balety się tam odbywają o godzinie 8 rano. Bo to jest... Janku, przesłuchajcie pana komendanta Szymczyka, to co mówił z tym zaklejonym uchem i tam jest taki fragment, w którym mówi, że on w tym głośniku szukał potencjometru. Widzicie zdjęcia tej rury? Czy ktoś z Państwa widział tam ten potencjometr? No to trzeba rzeczywiście mieć bardzo, bardzo dużą wyobraźnię, żeby znaleźć tam potencjometr. No jeżeli on uważa, że ten bezpiecznik, czyli powiedzmy S, czyli safety i F, bo tam są takie literki fire, to można dojść do wniosku, że to jest potencjometr, no to powiem Państwu, gratuluję Panie Komendancie, jest Pan właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, a już tak poważnie, Szanowni Państwo, samo nie powiadomienie ABW, bo takie sprawy już ustawowo musi prowadzić Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ogóle nie inaczej. Może policja sama. Tak. Inaczej, po pierwsze policja nie mogła tego sama prowadzić, ponieważ sprawa dotyczyła ich. Tak. Pamiętajcie, jak myśmy wam mówili o tym, że to jest zasada taka, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. I Szymczyk popełnił szereg przestępstw. Pierwsza to było wniesienie tego granatnika do Komendy Głównej Policji. Przemycenie go przez granicę. Tak, ale to jest ten, ale chodzi o kurtuazyjnej kontroli, tak jak powiedział. Tak, że to jest, ale wniesienie tego to jest tak. Dwa, odpalenie tego to jest przestępstwo. To, czy ono jest tam, będzie zakwalifikowane jako 2, 3, 1, po prostu czy jakieś wielkie tego. Wyobraźcie sobie Państwo jeszcze raz sytuację. Ja z Tomkiem rozwalamy pół budynku tego. Załóżmy i co? I po pierwsze tak. Dlaczego myśmy jako podatnicy za to zapłacili? Przecież, Szanowni Państwo, żadne ubezpieczenie Komendy Głównej Policji nie ma napisane, że ubezpieczamy budynek od tego, żeby ktoś tam walił. Działań idioty, który odpali granatnik w komendzie. Szanowni Państwo, to jest moment, myśmy po tej sprawie, pamiętacie, on jeszcze mógł ludzi pozabijać. Myśmy potem tak zrobili taki... W 15 metrach uzbraja się ten pocisk. Tam było mniej niż 15 metrów, dlatego wylądował w tej szafie. Jest jego zdjęcie. Całe szczęście, że się nie uzbroił, bo tam by były straszne rzeczy. I że nie wyleciał przez okno. Że nie wpadł. To ma wielką donośność ten pocisk. Szanowni Państwo. I zobacz, a Szymczyk jest poszkodowany. No poszkodowany. Nie jest poszkodowany. Ale Tomek, tylko że nie jest poszkodowany, on jest i winny, i poszkodowany. No, przede wszystkim chyba był poszkodowany, zanim to nacisnął. Bo wiecie Państwo, naprawdę tutaj trzeba mieć. To też jest ciekawa rzecz, bo on jest bardzo, bardzo wpływową osobą. Są takie sprawy na Śląsku, które się ocierają o jego rodzinę, gdzie nagle się okazuje, że są zastraszani sędziowie, którzy mają orzekać w tej sprawie. I uwaga, ci sędziowie nie mogą się doprosić policyjnej ochrony. Jakoś tak po prostu policja daje im do zrozumienia, że lepiej byłoby, gdyby sobie poszukali jakiejś innej sprawy do orzekania. I tak samo powiem Państwu tak, to jest taki, dla mnie to jest od czasu Stachowiaka, która jest sprawą naprawdę haniebną dla polskiej policji. Igor Stachowiak, facet, który został zamordowany, młody chłopak, został zamordowany na komendzie policji. Wyroki, które padły tam, są śmiesznie niskie. To jest tam po parę lat więzienia za to, że skutego faceta rażono prądem. I w momencie, i tak naprawdę gdyby nie dziennikarz TVN-u, który i sygnaliści, którzy dali po prostu zapis z tego urządzenia, ponieważ to urządzenie paraliżujące nagrywało, po prostu nagrywa, ma taki automatycznie wbudowany, nagrywa to, co się dzieje, gdzie jest używane, to mordercom by to uszło na sucho, ponieważ Komenda Policji pod przywództwem już światłym pana Szymczyka ogłaszała, że zainteresowany był narkomanem i może się sam pobił po prostu. To jest tego typu rzecz. I on popełnił szereg przestępstw, bo po tym, jak on wycelował ten granatnik, jak on go odpalił,
To wszystko, co zrobił kolejny, czyli to, że nie zawiadomił Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to, że dopuścił do tego, że sprawę prowadzi policja, nad którą ma wpływ, to, że sobie zapewnił status poszkodowanego. Wypędził straż pożarną, nie, inspekcji budowlanej. Nie ma inspekcji budowlanej, ale teraz państwo już wiecie, dlaczego on jest taki silny w tej sprawie, ponieważ jest tam Maciej Wąsik, szef bezpieki PiS-u, jest razem z nim. Powiem państwu tak, pytanie jest takie, kto tak naprawdę tego to odpalił, bo dlaczego Wąsik nie chciał się przyznać, że tam był? No poza takimi oczywistymi tymi, co oni tam robili? Kto nacisnął naprawdę? Tak, po pierwsze nie, kto nacisnął. Po drugie, w jakim stanie byli? No i tam podobno mieli coś tam gdzieś słyszałem, że niby robiono te badania na trzeźwość. Ale wiecie państwo, powiem ze z tymi badaniami na trzeźwość na policji, to różnie bywa. To mnie też się teraz uśmiecha, no bo powiem państwu tak, no jak ktoś ma kolegów na tym, to ci koledzy są w stanie bardzo pomóc. Dlatego zresztą nie powinien tego prowadzić śledztwa, tego nie powinna prowadzić policja. Teraz zresztą wyobraźcie sobie, co się dzieje. Dlatego on jest poszkodowany. Dlatego, że on dzięki temu ma prawo być obecnym przy przesłuchaniach ludzi. I wyobraźcie sobie teraz tak, faceci, którzy wiedzą, ci, którzy napisali ten wierszyk, wiedzą, jak jest naprawdę, są wzywani, a tam siedzi koleś, który to wszystko zrobił i patrzy na nich w ten sposób. I co ja mam powiedzieć, że panie, ja będę chciał teraz zaznawać takie nieprzyjemne rzeczy dla pana komendanta, to może pan go wyprosi, co? Znajdę drugą robotę, bo ja mam właśnie 14 lat służby, jeszcze rok mi brakuje do emerytury. Ja sobie poszukam nowej teraz roboty. Prawda? Żona pracuje w służbach, a jeszcze chce, żeby dzieci, prawda, tutaj też później pracowały. Nie, chodzi o to, że oni po prostu zrobili, to jest takie klasyczne rosyjskie tuszowanie sprawy, że oni są kompletnie bezkarni. Natomiast zobaczcie tak, że Wąsik, zobaczcie, co się dzieje. Jak oni, bo to nie jest tak, że oni nas obrażają, że nie odpowiadają na nasze pytania. Oni obrażają państwa, bo to my pracujemy dla państwa, żeby oni po prostu odpowiadali na pytania, bo oni się musieli tłumaczyć. Na tym polega funkcja kontrolna mediów. Oni zamiast się tłumaczyć, po prostu nie odpowiadają na pytania, ponieważ nie chcą dać się złapać na kłamstwach, więc oni już jakiś czas temu przyjęli po prostu koncepcję. Zobaczymy, z podziwem na Szymczyka, jak on może chodzić po komendzie do tej pory, prawda? Że ma stalowe nerwy. Znaczy on ma, nie, psychikę. To ja kiedyś mówiłem, że to jest tak jak z tego filmu Chłopaki nie płaczą, że tam jak ta kobieta mówi, ale ty masz silną psychikę. Ja, drodzy państwo, uważam, że komendant Szymczyk ma zajebiście silną psychikę. Człowiek, który jest w stanie pójść po takim, po tym, co on tam odwyczyniał, jest w stanie pójść na komendę policji i pracować no, w miarę normalnie. Powiem państwu, ja nie wiem, czy ja bym dał radę. To jest... Jakieś wnioski dyscyplinarne podpisywać na swoich funkcjonariuszy. Na przykład, olbrzymie przestępstwa. Broń zgubił, bo na przykład strzelał do... Przeładowywał w złym miejscu, źle się obchodził z tą bronią. Tak, i teraz muszę czekać tego. Więc wiecie państwo, to jest kolejna rzecz, która z tego. Pytanie jest właśnie, co robił tam Szymczyk, bo znaczy, co robił tam Wąsik takiego, że nie chciał się przyznać do tego, że tam był. Czego był świadkiem? Bo mówię, tak jak jeszcze raz powtórzę, panowie uważają, że nie, że ten, że oni we dwóch się nie lubią. Teraz już się chyba lubią, Janku, wiesz, no. Teraz już się raczej lubią, to na jednym wózku jadą. Pamiętajcie, że co to jest jeszcze tak, po tym wybuchu, bo to jest też ważne, powinno być przeszukanie w domu Szymczyka. Ale prokurator nie wyraził zgody, bo otrzymał tego. Co oni jeszcze zrobili? Wiecie państwo, dlaczego Straż Pożarna odpuściła? Bo zgłosili ryzyko skażenia biologiczno-chemicznego. I no tak, drodzy państwo. Straż nie może działać. Tak, tak, tylko że to jest kolejne przestępstwo. Co? Zgłoszenie. Odwołali karetki pogotowia i sami
Sami pojechali do Sami szpitala. wywieźli Szymczyka. Pytanie, w jakim stanie był generał Szymczyk? I ochroniarza też. Ochroniarza wywieźli do innego szpitala niż Szymczyk. Ale pytanie, w jakim stanie był generał? Bo ja jeszcze cały czas mówię, wiecie Państwo, ja w to, że oni tam opowiadają, że on był tam badany na ten, że mu pobrano krew do badania, żeby sprawdzić trzeźwość. Powiem Państwu tak, ja myślę, że tam to jest jego krew, ale myślę, że mogła być pobrana na przykład dzień po. Bo wiecie Państwo, jednak jakoś tak, mimo wszystko, że nie cenię jakoś intelektu pana Szymczyka, jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby on rozpakował. Jak zobaczycie Państwo te zdjęcia, przyjrzyjcie im się jeszcze raz zdjęciom tego, czy to można pomylić z głośnikiem? To no, samo tłumaczenie. I zobaczcie Państwo, do czego jeszcze doszło. Tam doszło do tego, że uzgodnili wersję, żeby obciążyć stronę ukraińską. Tak, że Ukraińcy nie będą protestować. Gdzie to już nie żyje jeden z tych wiceministrów spraw wewnętrznych, zginął w katastrofie śmigłowca. Ale szanowni Państwo, pomyślcie sobie, Szymczyk był tam traktowany jak oficer, jak no, Znaczy, jak szef policji. To znaczy, i są takie rzeczywiście tradycje, że oficerowie darują sobie broń. To jest taki prezent, który pokazuje, że jest ten człowiek bardzo ceniony. No i w przypadku, kiedy Ukraińcy podarowali Szymczykowi ten granatnik, no nie spodziewali się, że no, szanowni Państwo, podarować komuś broń, to tak wśród żołnierzy przynajmniej tak to wygląda, no jeżeli dajesz mu broń niezdatną do użytku, no to by dziwnie wyglądało, no to chcieli już, żeby naprawdę to wyglądało na to, że jest przyjaźń, że jest zaufanie, policja pomaga, no to dali mu sprawny granatnik, zobacz, to od nas masz, na pamiątkę. No ale nie przewidzieli, że on tym weźmie i tak zrobi. No i tak to wygląda. Oczywiście jest naganne, tak by się nie powinno, działać, no ale takie rzeczy tak funkcjonują. Alkohol też funkcjonuje, natomiast no, no, wódkę trzeba pić z głową, a nie z kiełbasą, jak mówimy. Ja kiedyś pamiętam, widziałem cały pijany komisariat, to był rok 2004, była robiona impreza, znalazłem się tam przypadkiem, była robiona impreza taka w Warszawie, duża, i ściągano ludzi z całej Polski do zabezpieczenia tej imprezy. Oni się tam bali ataku globalistów i to było wtedy tak, całe centrum Warszawy było poobijane, tam były tego i wszedłem tam. Byłem tam w sprawie, można powiedzieć, zupełnie niezwiązanej i widziałem po prostu całość tej policji nawalonej i to był posterunek na dworcu centralnym. Ale to jest ten, ale nie ten kolejowy, tylko to był ten zwykły, znaczy ten kolejowy, tylko taki zwykły, bo to był na tym takim centralnym. No i wiecie Państwo, wchodzę, facetowym się wszystkim bełkocze język, plącze. W koszach na śmieci beczułki po piwie, takie 5-litrowe, a oprócz tego dużo pustych butelek po wódce. I Proszę to... Państwa, a jak... Nie, Przepraszam. tylko resume było takie, wiecie Państwo, że walczyłem ze sobą, czy nie wezwać naszego szefa fotografów wtedy z prostu Zbyszka Furmana. A tak mówię, kurczę, przyjedzie, zrobi te zdjęcia, no tutaj polecą dyscyplinarki. No ale oni będą wiedzieli, kto to zrobił. Zadzwoniłem do kumpla, mówię, nie rób tego po prostu, stary, bo będziesz po prostu miał przerypane po prostu najbliższe 2 dekady, bo oni tego nie zapomną. No i nie zrobiłem tego, nie spełniłem swojego obywatelskiego obowiązku, chlanie w robocie uszło im na sucho. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy byliśmy na tej imprezie, w takiej restauracji Honoratka naprzeciwko Ministerstwa Zdrowia, był wtedy ówczesny kapelan prezydenta, zresztą bardzo pożądany człowiek, już nie żyje, ksiądz pułkownik Tadeusz Dłubacz. I ksiądz pułkownik, bardzo skromny, pożądany człowiek, wyszedł, samochód służbowy zostawił przed tam namiodowej i musiał tylko zabrać z tego samochodu jakąś teczkę czy jakieś swoje prywatne rzeczy. I w sytuacji, kiedy otwierał ten samochód i wyjmował tą teczkę, już ją wyjął, podeszła do niego dwójka policjantów, i no po prostu zaczęła wykonywać wobec niego czynności. Tłumaczył, mówił rzeczywiście, że on nie chciał jechać, że chciał tą teczkę. Oni się uparli. Pamiętam, że pojechał, jeszcze był wtedy komisariat na Jezuickie, ten słynny komisariat na Starówce, na którym zginął, znaczy na którym został ciężko pobity Grzegorz Przemyk.
I tam miała się taka sytuacja. Przyjechał, ci funkcjonariusze uparli się, tacy młodzi funkcjonariusze, chyba tacy jak teraz tutaj w tej chwili przychodzą, uparli się, że koniecznie muszą tego biednego księdza pułkownika dojechać. Był tam taki stary, doświadczony sierżant i sierżant mówi, dobra, siadajcie, poczekajcie, piszcie notatkę, ale do księdza pułkownika trzeba wezwać żandarmerię. Przyjechała żandarmeria i przyjechał taki bardzo fajny, teraz już jest to inny Darek, pozdrawiam cię, przyjechał i od razu wszedł i mówi, księże pułkowniku, oczywiście ksiądz odmawia pułkownik badania alkomatem. No tak, odmawiam. No dobrze, to w takim wypadku będziemy jechali na krew. Ale zanim pojechali na krew, okazało się na tej dyżurce zrobił się tłok i jednak badanie alkomatem było. Pokazał, sierżant wyszedł, pokazał tym młodym ludziom to badanie alkomatem i oni już nie mieli wątpliwości i sobie poszli. Ja wiem, że ta sytuacja w jakiś sposób jest naganna, ale powiem wam, patrząc na to, jak to wszystko wyglądało i jak to wszystko jest, można zrobić wszystko. A naprawdę księdza Tadeusza było szkoda, bo był naprawdę porządny człowiek, który z jednej sutanny i munduru nie miał nic. To byli jeszcze inni księża. Tak. To nie był nie granatnika, szanowni państwo. Historia, ekspert polityczny, mordy II RP, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów mordy na Tadeuszu Rozwadowskim, został otruty, zwycięzca bolszewików spod Warszawy. Oprócz tego o historycznym Jezusie, o tym, co historycy wiedzą o twórcy jednej z największych religii na świecie, ale tylko z dokumentów historycznych, zero wiary, sama prawda historyczna. No i oczywiście do tego o sowieckim Izraelu na Krymie, o tym, jak w latach 20. XX wieku państwo żydowskie miało być odtworzone, uwaga, właśnie na Krymie. No, dlaczego do tego nie doszło? No, między innymi z powodu antysemityzmu Stalina, ale nie tylko dlatego. I mój faworyt w tym numerze, czyli takiego śledztwa Służby Bezpieczeństwa likwidowanej w 1989 roku, chyba jedno z ostatnich śledztw, na pewno ostatnie poważne śledztwo Służby Bezpieczeństwa w sprawie rodzącej się przestępczości zorganizowanej, przestępczości, w której ludzie skazani na pożarcie przez historię prowadzili właśnie swoje ostatnie śledztwo po to, żeby zatrzymać korupcję, rodzące się układy pomiędzy gangsterami, pomiędzy nowymi elitami, pomiędzy starymi PZPR-owskimi elitami. Powiem państwu, żywy scenariusz, taki naturalny scenariusz na film. Naprawdę bardzo polecam Historia, ekspert, w dobrych empikach, w dobrych kioskach, a teraz Tomek jeszcze króciutko, tak? Wąsik, posłuchaj, ty się też zajmujesz informacjami niejawnymi. Powiedz mi, dlaczego dopuszczasz do tego cały czas, że Obajtek nie ma dopuszczenia do informacji niejawnych i może sprawować swoją funkcję? A z drugiej strony dowiadujemy się, pułkownik WSI, autor książek o pseudonimie Kafir, napisał takiego tweeta. A mnie ścigają za książkę Kontakt o sytuacji w Afganistanie w latach 2009-2010, wydaną w 2018 roku, w której jakoby ujawniłem informacje mające wpływ na bezpieczeństwo RP. Rzeczywiście. W beletrystyce. Tak, w TVP Info, rzeczywiście TVP Info opisało tą sprawę, ile dokumentów niejawnych znaleziono tutaj. Ja mam pytanie, a czy ktoś do Macierewicza zwrócił się o to, że kazał Misiewiczowi napaść na Centrum Eksperckie NATO, włamali się tam, weszli, czy coś z tym zrobiliście do tej pory, czy inne informacje, a kiedyś taki słynny wiceszef agencji wywiadu, który miał wypadek i pojechał do szpitala na Barską, a na kolanach trzymał dokumenty niejawne z agencji wywiadu, wasz kolega. Czy ktoś na ten temat dyskutował? Nie. Kafira trzeba za to, że opisał ogólnie sytuację w Afganistanie. Beletrystyka. Tak. To jest ważne. A ja tym razem... A on zrobił zestawienie w tym momencie Kafir z tym dokumentem najważniejszym. No tak, z planem obrony w tym.
z planem obrony, który odtajniali, planem obrony, który sobie po prostu... Nic się nie dzieje, że ty po pijaku Wąsik naciskasz na padówkę na przykład, że to wszystko jest okej. Okay. Ale to ja jeszcze tylko jedną rzecz. Ja do Łojanta, bo drodzy Państwo, Łojant, Chlorian, czyli mały chlor, zwany również Chlorianem, miał taki pomysł na początku swoich rządów Pogonowskiego, że on podporządkuje sobie wywiad i doprowadzał do ponownego połączenia wywiadu z kontrwywiadem. Jest to głupota. Kontrwywiad jest w ogóle tak naprawdę, to kontrwywiad w ogóle powinien być nie tylko strukturalnie wyłączony z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale w ogóle powinien go wykopać po prostu na osobną ulicę i po prostu to powinni być ludzie, którzy się nie spotykają z tymi, których badają nawet w stołówkach. Ale to jest taka przywara, której jakoś nie potrafią lub nie chcą zrobić, wyprostować różne ekipy. Natomiast Wojant, i teraz będzie na poważnie, pamiętajmy, bo to na razie to było tak niepoważne, że napada facet po pijaku, leży zażygany i zasrany gdzieś tam na obiekcie, albo napada po pijaku na budki strażnicze, żeby w ten sposób sprawdzać ich gotowość, zrobił to w Warszawie, zrobił to w Zakopanem, albo jeździ sobie na rowerku, na składaczku po Rakowieckiej. Ale tym razem na poważnie. Otóż jak próbował sobie podporządkować Żużel, czyli popularnie, jak jest popularnie nazywany wywiad, to domagał się, uwaga, kto z oficerów korzystał z tradycyjnej przykrywki Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I tutaj, drodzy Państwo, jakby to powiedzieć, to już pachnie trupem. Od momentu, kiedy się tym interesował Łojant, zmarło kilku oficerów, zostało zabitych w różnych okolicznościach. Pytanie, po co Łojantowi była ta wiedza? Kto mu kazał? Z tego pragnienia wiedzy Łojanta są notatki, są też oficerowie, którzy pamiętają. Szanowni Państwo, nie tworzy się, Tomek może tutaj opowiedzieć, nie tworzy się list agentury i nie żąda się... Enki wywiadu oraz enki nielegałowie to jest najbardziej szerzona tajemnica wywiadu. No właśnie. I kim ty jesteś, Łojant, że ty idziesz... Żebyś ty chciał to wiedzieć, po co ci ta wiedza? Była. Szanowni Państwo, zostawiamy pana Łojanta z tą wiedzą, bo to jest materiał, który trafi do Jarosława Kaczyńskiego z uwagi na to, że Wąsik się bawił granatnikiem. Ja już, drodzy Państwo, wolę, jak się on bawi czymś innym niż granatnikiem. Znaczy, on się nie bawił, znaczy nie wiemy, czy on się bawił granatnikiem, wiemy, że na pewno kibicował bawieniu się granatnikiem. O, tak jest. No granatnik jest nieporównywalnie większy, Janek, powiedz. Nie wiem. Nie. Janek, porównania nie ma. Tak jak mówią chłopaki, to tam jest bieda. Szanowni Państwo, do zobaczenia.